Dzień dobry, nazywam się Kinga Kulik, jestem członkinią sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Możecie mnie zobaczyć na tym środkowym zdjęciu w okularach. Jeżeli wejdziecie na stronę sieciobywatelska.pl, będziecie mogli sobie poczytać o tym, czym się zajmują pozostali członkowie, członkinie tej organizacji, ale ten filmik jest nagrany po to, żeby opowiedzieć trochę o systemie analizy orzeczeń sądowych, który pomaga zrozumieć, w jaki sposób jest stosowane prawo. Czasami trochę podpowiada, jak możemy te prawa egzekwować i sprawdzić też, czy historia, która nam się przydarzyła, przydarzyła się komuś innego i komuś innemu i jak sobie z tą sprawą poradził. To jest ta strona, o której będziemy mówić, czyli saos.org.pl. Po prawej stronie widzicie trzy moduły. Nas będzie dzisiaj interesowała głównie wyszukiwarka, ale zaczynając od celu tej strony internetowej, ona została stworzona po to, żeby gromadzić orzeczenia sądów w Polsce w jednym miejscu. I nie trzeba przez to chociażby pamiętać kilku adresów baz orzeczniczych, tylko można wejść pod ten adres i znaleźć je razem. To, że wszystkie te orzeczenia mogą się znajdować w jednym miejscu, oznacza również, że można by dokonywać ich analizy pod kątem tego, czy w danej sprawie ten sposób stosowania prawa się zmieniał, czy zmieniał się w latach i czy u konkretnego sędziego albo sędzi. Na samym dole widzicie programowe API. To jest już opcja dla osób, które chciałyby trochę poprawiać albo zmieniać system. Dzisiaj przechodzimy do wyszukiwania. Po lewej stronie w oknie widzicie te wszystkie kryteria, z których można skorzystać. W drugim filmiku będziemy bardziej szczegółowo opowiadać o tym, jak to robić, żeby te wyniki wyszukiwania były bardziej precyzyjne. Jeżeli klikniemy sobie na pierwsze kryterium, czyli organ orzekający, wyświetli nam się lista sądów, których orzeczenia w SOS-ie się znajdują. Są sądy powszechne, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Izba Odwoławcza. Na szaro są podświetlone sądy administracyjne. Jeżeli klikniemy na to okienko z literką I, to pojawi się zdanie, że dane nie zostały nam udostępnione przez Naczelny Sąd Administracyjny. To jest pewne wyzwanie, żeby doprowadzić do tego, żeby te orzeczenia w systemie się pojawiły. To, o czym trzeba pamiętać jeszcze korzystając z tej strony internetowej, to o zasadach aktualizowania. W sądach powszechnych te orzeczenia są aktualizowane na bieżąco, czyli w każdym momencie, w którym od razu jak tylko wyrok się pojawi na stronie internetowej danego sądu, pojawia się również w SAOS-ie. Tutaj jest pewna pułapka, że jeżeli sąd tych orzeczeń nie publikuje, to one również w systemie analizy orzeczeń sądowych się nie znajdą. Jeżeli będziecie testować ten system w jakiś sposób, sprawdzać jak on działa, pojawią się pewne wątpliwości albo pytania, to zachęcam do kontaktu albo pod adresem saos@saos.org.pl albo na mój adres internetowy, czyli kinga.kulik@sieciobywatelska.pl.